Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dziś kolejne ważne zagadnienia. Napięcie w Europie i na Bliskim Wschodzie niestety rośnie, a tym samym ryzyko eskalacji wojen, w które politycznie niestety jesteśmy jako Polska uwikłani. Oby to uwikłanie nie przeszło na poziom militarny. Zatem po pierwsze, Europa Zachodnia coraz jawniej walczy z Rosją. Mamy prowokacje gospodarcze na wielkie pieniądze. Chodzi o miliardy euro. Konkretnie Parlament Europejski podjął decyzję o tym, że Ukraina otrzyma gigantyczną pomoc finansową wynoszącą 45 miliardów euro łącznie. Zastanówcie się Państwo, czy to znak, że wojna będzie się kończyć, będzie deeskalowana, czy wręcz przeciwnie. Dla kogoś stojącego z boku pożyczka dla Ukrainy, którą ma spłacić Rosja, poprzez zabranie jej aktywów, które znajdują się w Europie poza terenem Federacji Rosyjskiej, to dla kogoś stojącego z boku po prostu sytuacja wyglądająca niczym napad na majątek obcego państwa. Napad rabunkowy. Czyli dla kogoś stojącego z boku moim zdaniem wygląda to tak, że państwa Zachodu postanowiły ukraść Rosji 45 miliardów dolarów czy euro i sprawdzić, jak zareaguje, czy i kogo zaatakuje. Mamy też, według mediów głównego nurtu, akcje sabotażowe Rosji w Europie, które są przygotowywane, ale całe szczęście przed dojściem ich do skutku udaje się reagować odpowiednim władzom. Pytanie, czy to jest propaganda, czy te akcje dzieją się rzeczywiście. Był też szeroko zakrojony atak na serwery Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Rosji. Kreml jest podobno sparaliżowany. Takie nagłówki również możemy dziś odnaleźć w prasie. Zatem pytanie, kto tutaj prowadzi faktycznie akcje sabotażowe? Polska nagle zdelegalizowała konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Oświadczył to wczoraj szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Warto się zastanowić, czy jest to przypadek, czy to działanie nie jest skorelowane nie tylko czasowo, z tym, co ogłosiła właśnie Unia Europejska, a konkretnie zajęcie rosyjskich aktywów i użycie ich po to, aby mieć pieniądze, chodzi o 45 miliardów dolarów, na dofinansowanie wojny prowadzonej z Rosją właśnie na Ukrainie. Zatem czy decyzja szefa polskiego MSZ-u jest przypadkiem, jest działaniem autonomicznym, czy jest to decyzja zamówiona przez Deep State, przez władze zza Waszyngtonu? Na to pytanie myślę, że Państwo też znacie odpowiedź. Trzecim tematem, o którym trzeba mówić stale, uważam, dlatego że ten temat jest dowodem na to, że mamy trwającą już dużą wojnę. To Bliski Wschód i Strefa Gazy. Tam jest bardzo źle. Coraz głośniej zarzuca się Izraelowi czystki etniczne. Mówią o tym media bliskowschodnie, media tureckie, a media europejskie i państwa chociażby takie jak Irlandia, ale także politycy w Hiszpanii, politycy we Włoszech, nie wszyscy. Wypowiadają się o tym jednoznacznie, a przede wszystkim Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze powiedział wprost, że to, co robi państwo na literę I na Bliskim Wschodzie z Palestyńczykami, to ludobójstwo. Mamy też wizytę Antony'ego Blinkena, bardzo ważnego polityka Stanów Zjednoczonych, sekretarza stanu, według niektórych przedstawiciela Deep State i ważniejszego człowieka niż sam prezydent urzędujący w Białym Domu. Ten jegomość gości w tej chwili na Bliskim Wschodzie. A więc co takiego poleciał tam, drodzy Państwo, ustalić? Bo oficjalne media donoszą, czy media głównego nurtu donoszą, że poleciał tam po to, aby podjąć ostatnią próbę doprowadzenia do pokoju w Strefie Gazy. Moim zdaniem to teatr, bo Ameryka czynem wspiera Izrael, a rząd tego drugiego państwa, czyli tego na literę I, robi co chce, bo jest chroniony przez Stany Zjednoczone i ma nieograniczony dostęp do pieniędzy i uzbrojenia. Prowadzi przy tym działania przeciwko ludności cywilnej, co w mojej ocenie jest bulwersujące, ale szczególnie też z tego powodu, że świat na to nie reaguje. Nie reaguje poza nielicznymi przypadkami, czy bardziej deklaratoryjnymi stwierdzeniami. Czasami mam wrażenie, że tylko dla porządku, czy tak zwanej przyzwoitości politycznej. Ale tu uwaga. Obawiam się, że Żydzi na całym świecie, a duża część z nich wcale nie popiera tego, co robi, jakie decyzje podejmuje Netanyahu, jakie, drodzy Państwo, hasła wygłasza chociażby minister w rządzie Netanyahu, czyli Bezalel Smotrich, który mówi o tym, że jest moralnie uzasadnione, aby zagłodzić 2 miliony Palestyńczyków. Zdajecie sobie z tego sprawę? No to uwaga, to rozlewa się na cały świat. Cały świat na to będzie moim zdaniem reagował i uważam, że Żydzi na całym świecie będą płacić cenę, będą w jakimś sensie za to odpowiadać. Nie jestem zwolennikiem żadnej przemocy, nie jestem zwolennikiem, drodzy Państwo, antysemityzmu, nie jestem zwolennikiem jednakże uznawania, że białe to czarne. Uważam, że trzeba być judorealistą, ale też trzeba wiedzieć, kto, czy starać się dociekać, kto za tym stoi. Natomiast wracam do tego wątku. Uważam, że grozi nam taka sytuacja, która była przed II wojną światową. Rozlania się po całym świecie fali, powiedzmy, nienawiści w kierunku właśnie wspomnianego narodu, powiedzmy. Bo będzie dochodzić do rozszerzania tej fali przeciwko Żydom w zasadzie za to, co robi państwo na literę I na Bliskim Wschodzie. I tak jak wspomniałem, jestem absolutnie przeciwnikiem tak zwanej teorii odpowiedzialności zbiorowej, ale trzeba też dodać, że zwolennikiem tego jest państwo Izrael. No bo jak inaczej nazwać to, co dzieje się w Strefie Gazy czy w Libanie? A w Strefie Gazy, przypomnę, przesiedlonych zostało 2 miliony ludzi, w północy Strefy Gazy ściśnionych, niczym zakładnicy, 400 000 osób, niezbędna pomoc humanitarna, czyli żywność, woda, leki, to 350 tirów dziennie. Izrael ledwie łaskawie zgadza się na wjeżdżanie tam 50 tirów. Wyobraźcie sobie, co to oznacza, że ludzie, którzy tam głodują, że musi tam dochodzić do bardzo ciężkich scen, również jakiejś walki o żywność. Za to wszystko odpowiedzialny jest zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone, czyli rządy tego i tego państwa, a konkretnie siły, które również według zapewne orientacji wielu z państwa trzeba byłoby nazwać także Rzymianami. Siły, które pociągają za sznurki w stolicach wielu państw. Na Bliskim Wschodzie mamy też kolejne ataki. W Libanie właśnie przy okazji wizyty Antony'ego Blinkena Izrael zrealizował duże bombardowanie. Tak jakby dał znać, że Antony Blinken, słuchaj, ty tutaj deklarujesz, że przybyłeś do nas po to, żeby rozmawiać o zawieszeniu broni, o rozwiązaniach pokojowych, a my pokazujemy ci, że mamy to wszystko głęboko w poważaniu. Zatem, szanowni państwo, dobrze tam to już było niestety. Są też doniesienia o tym, że Iran podejmuje próby przeprowadzenia ataku na wysokiej rangi oficjeli w Izraelu. Ostatnio krąży w świecie informacja, że Iran wynajął właśnie w Izraelu agentów do przeprowadzenia akcji dywersyjnych. Złapana została grupa 7 osób, która miała przeprowadzić ataki m.in. na naukowca związanego z izraelską bronią atomową. Tak więc, drodzy Państwo, dzieje się rzeczywiście bardzo wiele. Za chwilę o tym wszystkim dokładnie Państwu opowiem, przedstawię dokumenty, przedstawię materiały prasowe, korzystając z prawa cytatu, a więc zasady fair use dla celów edukacyjnych, po to, żeby poinformować Państwa, powiadomić o tym, co się dzieje, ale tak, żeby podjąć z tym wszystkim polemikę. Logiczne, drodzy Państwo, pytania trzeba tu po prostu zadać. Dziękuję serdecznie za wszelkie subskrypcje, komentarze. Polecam linki znajdujące się w opisie tego filmu dla celów właśnie chociażby skorzystania z takiej możliwości jak objęcie patronem, czy objęcie patronatem tego kanału. Możecie Państwo stać się patronami dzięki korzystaniu chociażby z Patronite, czy jeśli chcecie wspierać ten kanał finansowo, polecam także linki do tak zwanej wirtualnej kawy. A ja przechodzę już do rzeczy, oczywiście zachęcając Państwa do subskrypcji tego kanału, szczególnie osoby, które właśnie tego jeszcze nie zrobiły. Wielka pożyczka dla Ukrainy. Spłaci ją Rosja. Donosi portal faktytvn24.pl. I nie tylko, bo donosi Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Interia, drodzy Państwo, wszystkie media, mówiąc krótko. Natomiast o co tutaj tak naprawdę chodzi? O decyzję Parlamentu Europejskiego z 22 października o pakiecie pomocy dla Ukrainy wynoszącym 35 miliardów euro od Unii Europejskiej, a wspólnie razem z państwami G7 jest to 45 miliardów euro. To ponad 200 miliardów złotych. To sporo więcej niż wydatki Polski na zbrojenia w tym roku, a wydaliśmy rekordowe pieniądze. Zatem pytanie, co się będzie dziać tam na Bliskim Wschodzie. A przypomnę jeszcze, to nie jest tylko jedyne źródło pomocy finansowej dla Ukrainy. Można zadać pytanie, czy ta wojna jest właśnie zaplanowana, aby miała trwać. No bo jeżeli udzielanych jest, drodzy Państwo, czy przekazywanych jest tyle miliardów euro, to przecież jest jednoznaczne, że jeżeli to idzie na cele militarne, na zakup amunicji, uzbrojenia, na zapłatę dla żołnierzy, dla najemników, na szkolenia, na zakup sprzętu, na paliwo, to jest jasne, że ta wojna jest zaplanowana, aby trwała. I z tego powinien zdawać sobie każdy polityk sprawę, że tak naprawdę finansowanie wojny gwarantuje jej dalsze trwanie. I ta eskalacja, pytanie, dokąd będzie prowadzić? Zadaję tu pytanie, czy to wszystko doprowadzić ma do tego, aby powtórzyła się historia z II wojny światowej, a może aby ta wojna teraz przebiła swoją skalą tę, która była, drodzy Państwo, w poprzednim stuleciu? No takie pytania, sami widzicie, są coraz bardziej racjonalne. I absolutnie nie można o nich powiedzieć, że powiedzmy są z gatunku tak zwanych teorii spiskowych. Widzimy, że światem rządzą pieniądze, a duże pieniądze chcą, aby wojna była dalej prowadzona. Ukraina dostaje od Unii gigantyczną pożyczkę i co ciekawe, to nie ona będzie musiała ją spłacać. Do spłaty mają posłużyć zamrożone rosyjskie aktywa. W ten sposób to Rosja zacznie płacić za zniszczenia w Ukrainie. Na Ukrainie powinno być napisane. Parlament Europejski podjął właśnie historyczną decyzję. No to mamy tutaj jednoznaczne doniesienie. Zobaczmy doniesienia Polskiej Agencji Prasowej. Publikacja również z 22 października. To pożyczka zabezpieczona rosyjskimi aktywami. I jak donosi już portal Fakty i inne, fakt zabezpieczenia rosyjskimi aktywami jest po to, żeby to Rosja miała tę pożyczkę spłacić. A co jeżeli nie spłaci? Wyobraźcie sobie, czy Rosja powie dobrowolnie, no dobrze, to my spłacimy tę pożyczkę, bo przecież prowadzimy wojnę z Ukrainą, ale świat na nas patrzy krytycznie, uważa świat, że to my jesteśmy czynnym napastnikiem w trakcie tej wojny. W związku z tym będziemy też finansować stronę ukraińską, żeby mogła się przed nami bronić. No, czy nie brzmi to ultra absurdalnie? Zatem nie może dojść do... nie można się spodziewać takiej retoryki. Zatem jakiej należy się spodziewać? Odwetowej ze strony rosyjskiej. A Unia Europejska, używając takiego fortelu dla ludzi, którzy... No właśnie, większość społeczeństwa przecież nie orientuje się, o co chodzi w finansach, jak można udzielić pożyczki zabezpieczonej aktywami, jak ma Rosja płacić za to. Tu chodzi przecież o to, aby te aktywa finalnie przejąć, aby je zagrabić. I zastanówmy się, czy na to Rosja, na ten krok Rosja nie odpowie. We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli nadzwyczajną pożyczkę w wysokości do 35 miliardów euro dla Ukrainy, która ma zostać spłacona przy pomocy, uwaga, przychodów z zamrożonych rosyjskich aktywów. Czyli mamy tutaj sprzeczne informacje. Poprzednio portal TVN donosił, że te aktywa posłużą do spłaty tej pożyczki, a tutaj informacja, że zamrożone rosyjskie aktywa, które generują przychody, czyli chodzić musi o pieniądze, które spoczywają na lokatach, o inwestycje, o akcje, które dotyczą na przykład, czy związane są ze spółkami, które wypłacają dywidendy właścicielowi takich akcji. I tutaj Polska Agencja Prasowa sugeruje, że chodzi właśnie o spłatę w ten sposób. Nie, można powiedzieć, ograbiając Rosję z tych zamrożonych aktywów, ale zabierając pożytki, które one generują. Europarlament zatwierdził nową pomoc makrofinansową, aby pomóc Ukrainie w brutalnej wojnie wywołanej przez Rosję. 518 głosów było za, 56 przeciw, 61 wstrzymujących się od głosu. Pożyczka ta jest częścią pakietu G7 uzgodnionego w czerwcu ubiegłego roku, aby zapewnić Ukrainie wsparcie finansowe w wysokości do 50 miliardów dolarów, około 45 miliardów euro. Ostateczna kwota wkładu Unii Europejskiej może być niższa w zależności od pożyczek udzielonych przez innych partnerów G7. Czytamy tutaj w publikacji. Teraz natomiast strona Parlamentu Europejskiego, a więc sięgamy bezpośrednio do źródła, do komunikatu prasowego. Parlament zatwierdza pożyczkę do 35 miliardów euro dla Ukrainy zabezpieczoną rosyjskimi aktywami. Pamiętamy, plus państwa G7, które także będą postępować według tej samej zasady, dostarczą kolejnych 10 miliardów euro. Łącznie chodzi o wartość około 50 miliardów dolarów. I teraz czytamy tutaj ten ważny fragment. Nadzwyczajne przychody z zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych zostaną wykorzystane do spłaty pożyczki. Środki będą wypłacane do końca 2025 roku. Czytaj, czyżby do końca 2025 roku nie było planów, aby ta wojna została zakończona? Wręcz przeciwnie, czyżby były plany, aby dosypać tam jeszcze więcej pieniędzy i być może wepchnąć jakieś inne jeszcze wojska, inne państwa, zgodnie z zawołaniem Zełenskiego sprzed dosłownie 3 dni, który wzywał państwa NATO, aby stanęły wojska NATO na froncie i ulżyły nieco żołnierzom ukraińskim, którzy są już zmęczeni. We wtorek czytamy, posłowie poparli nadzwyczajną pożyczkę dla Ukrainy, która ma zostać spłacona przy pomocy przychodów z zamrożonych rosyjskich aktywów. Zatem tutaj jednoznaczne sformułowanie, że chodzi o przychody, które aktywa te generują. Zatem, tak jak wspomniałem, przychody być może z odsetek, przychody być może z najmów, przychody z dywidend, być może innego rodzaju przychody kapitałowe, które generowane są przez zamrożone na Zachodzie rosyjskie aktywa. Ale znowu, z punktu widzenia kogoś stojącego obok tej całej sytuacji, czy to nie wygląda w ten sposób, że państwa Zachodu właśnie postanowiły okraść Rosję z pożytków, które generuje jej majątek? No dokładnie, moim zdaniem tak to wygląda. Ale niedobrze jest o tym mówić. Wspomniałem państwu we wstępie tego materiału, że mamy do czynienia z obawami w Europie realizacji akcji sabotażowych przez Rosję. I co i róż tego typu wypowiedzi można spotkać i tego typu ostrzeżenia można spotkać wypowiadane przez polityków, przez przedstawicieli i szefów służb specjalnych. Tutaj jeden z dowodów, publikacja Business Insider z 16 października. Szef niemieckich służb wywiadowczych o sabotażu. Ledwo uniknęliśmy katastrofy. Niewiele brakowało, by samolot uległ katastrofie. Przed załadowaniem na pokład zapaliła się jedna z paczek. Niemiecki wywiad podejrzewa, że był to akt rosyjskiego sabotażu. Thomas Haldenwang, szef niemieckich służb wywiadowczych, podzielił się tą informacją przed Komisją Parlamentarną w Bundestagu. Poinformował, że ledwo udało się uniknąć katastrofy. Twierdził, że szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że pakunek zapalił się na ziemi, a nie w trakcie lotu. Szefowie niemieckiego wywiadu ostrzegli przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji podczas posiedzenia parlamentu. Ja zadaję takie pytanie. Oczywiście niedobrze jest używać tutaj sformułowań twierdzących, wobec tego pytanie. Czy Rosja, która prowadzi wojnę z Ukrainą, czy jej na rękę jest, będzie, aby w ten konflikt po stronie Ukrainy zaangażowało się więcej państw? Czy byłoby jej na rękę, jest jej na rękę, aby więcej finansowania otrzymała Ukraina, więcej wsparcia? Aby więcej państw tak zwanego Zachodu miało pretekst do tego, żeby przeprowadzać przeciwko Rosji jakieś działania. Tak, działania w przestrzeni gospodarczej, patrz, pożyczka dla Ukrainy zabezpieczona na rosyjskich aktywach, jak też działania bezpośrednio militarne. Patrz, na przykład w końcu decyzja i zgoda o użyciu broni dalekiego zasięgu do atakowania celów znajdujących się w głębi Rosji. Czy w końcu wysłanie wojsk na Ukrainę po to, żeby wesprzeć? Bo coś mi podpowiada, że to nie jest przypadkiem ani aktem, drodzy państwo, choroby umysłowej w wydaniu Zełenskiego, że nawołuje, aby państwa NATO wystawiły swoje wojska i wysłały na front do wojny z Rosją. Donosiłem o tym i pokazywałem publikacje, które to przedstawiały kilka dni temu. Zatem, jeżeli odpowiedź na to jest negatywna, czyli Rosja nie ma interesu w tym, aby sabotować inne państwa, aby prowokować zwiększenie się potencjału militarnego, który stanie przeciwko niej, no to trzeba zadać pytanie, o co wobec tego chodzi w przypadku tych ataków sabotażowych. Tutaj w publikacji, którą państwu przedstawiałem, Business Insider, jest dla mnie, no można powiedzieć tak, z uśmiechem na ustach. Pierwszy raz czytałem treść tej publikacji o tym szczęśliwym zbiegu okoliczności. I o szczęśliwym zbiegu okoliczności donosi szef służb specjalnych w Niemczech. Drodzy państwo, tak nie do końca mi się to trzyma kupy, prawda? Że był to po pierwsze atak sabotażowy, no ale opatrzność czuwała nad tym, że ta walizka się zapaliła, zanim trafiła do samolotu. Pytanie, czy nie były to na przykład powerbanki, czy nie były to urządzenia elektroniczne. Pytanie, czy nie było to, czy w ogóle sam ten pożar nie był zbiegiem okoliczności, a nie tylko moment, w którym on powstał. Tak więc to jest akurat rzeczywiście ciekawostka. Natomiast z serią prowokacji twierdzą także polscy politycy, mamy do czynienia również i u nas. I za chwilę o tym Państwu doniosę. Ale teraz publikacja z dnia 23 października. Kreml celem szeroko zakrojonego ataku. Uderzono w systemy komputerowe. Zatem, jeżeli trwa, a można tak zakładać, wojna również cybernetyczna pomiędzy Ukrainą a Rosją, być może pomiędzy Zachodem a Rosją, no to ewidentnie widzimy, że w tej wojnie bierze udział także tak zwana opozycja w stosunku do Rosji, czytaj Ukraina, czytaj wspierana przez państwa Zachodu, czytaj także państwa Zachodu, no bo coraz bardziej jawnie powinniśmy mówić, że Zachód w tej wojnie to już bierze udział. Zatem, drodzy Państwo, co się takiego dzieje? Atak na serwery Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Rosji. Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa, resort stał się celem szeroko zakrojonego, rozproszonego ataku. Co się stało? W środę rano doszło do ataku na systemy komputerowe rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na którego czele stoi Siergiej Ławrow. Państwowa Agencja Prasowa Interfax informuje o szeroko zakrojonym i rozproszonym ataku DDoS. W efekcie doszło do opóźnienia cotygodniowego briefingu prasowego organizowanego przez resort. A to w aktualnych dniach bardzo ważny resort, bo w dniach 22-24 października trwa szczyt państw BRICS w Kazaniu, gdzie przybyło, można powiedzieć, drodzy Państwo, bardzo wielu ważnych oficjeli. Zresztą doniosę, będę Państwu to przedstawiał, komentarz do tego i analizę w odrębnym materiale wideo, ale przywódcy 20 państw ponad tam się pojawili. Były reprezentowane Indie, były reprezentowane Chiny, państwa także nowe, które chcą dołączyć do BRICS. Zatem MSZ niewątpliwie tutaj również na różnych przestrzeniach, na różnych polach był w to zaangażowany. I pytanie, kto kogo sabotuje? Pytanie, czy tylko Rosja realizuje akcje sabotażowe na terenie Europy, o ile prawdą jest to, co donoszą nam media głównego nurtu i przedstawiciele tzw. wywiadów, bo ewidentnie widzimy, że wojna cybernetyczna prowadzona jest także przeciwko Rosji w wydaniu państw. No i właśnie, czy rzeczywiście Zachodu? W mojej ocenie tak. Teraz wielka ciekawostka z Polski. Otóż w ocenie szefa polskiego MSZ-u, czyli tego samego człowieka, który kiedyś palił cygara i popijał, nazwijmy to, napoje wyskokowe z Ławrowem gdzieś na balkonie. Pamiętacie Państwo, takie zdjęcia też krążyły. Kiedyś zapowiadał, że trzeba prowadzić prorosyjską politykę. Dziś jest wielkim zagorzałym przeciwnikiem jakichkolwiek relacji z Rosją. I oczywiście Rosja napadła na Ukrainę, jest to absolutnie rzecz, którą należy krytykować. Natomiast w tej chwili Radosław Sikorski w bardzo skorelowanym czasowo momencie z tą decyzją Parlamentu Europejskiego podejmuje decyzję o tym, że trzeba zamknąć rosyjski konsulat. Wycofałem zgodę, czytamy w publikacji, na funkcjonowanie konsulatu generalnego w Poznaniu. Powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przed wejściem głównym do gmachu resortu przy Alei Szucha w Warszawie. Argumentował, że dysponuje informacjami, że za próbami dywersji w Polsce stoi Rosja. Rzecznik Paweł Wroński dodał, że w najbliższych dniach dyplomaci opuszczą kraj. Zostaną wydaleni. Na ruch Polski w ciągu kilkudziesięciu minut zareagowała Moskwa. Rzeczniczka dyplomacji Maria Zacharowa zapowiedziała bolesną odpowiedź. I moim zdaniem, szanowni Państwo, ta sytuacja wygląda w ten sposób. Zakładając, że jednak nie było faktycznie żadnej dywersji tutaj organizowanej, to ta decyzja jest decyzją nieautonomiczną Polski, tylko zamówionym działaniem. A sznurkami pociągają władzę za Waszyngtonu, czyli tak zwany Deep State. Deep State, który również trzęsie tymi sprawami, które się dzieją na Bliskim Wschodzie. Może być jednak tak, że faktycznie Rosja realizuje jakieś działania dywersyjne w Polsce. Dlaczego? I tutaj na to istnieje rzeczywiście kilka argumentów. Dlatego, że Rosja ma interes w tym, aby Polska, przecież zdaje sobie sprawę z tego, że Polska nie jest wcale mocarstwem, nie jest mocarstwem nuklearnym, nie jest państwem tak silnym jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Stany Zjednoczone. Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że Polskę bardzo łatwo ograć i Polska w przeszłości zawsze była wysiudana. jeśli chodzi o wojny, wcześniej rozbiory. Drodzy Państwo, historia powinna nas tego nauczyć. Rosja zdaje sobie także sprawę z tego, że w doktrynie, powiedzmy, strategicznej niemieckiej już za Bismarcka, ale także w doktrynie amerykańskiej, politycznej i geopolitycznej istnieją wzmianki na temat Polski, ale te wzmianki są dla nas niekorzystne, dla nas jako narodu polskiego, bo z nich wynika, że Polskę łatwo kupić, polscy politycy są sprzedajni i wystarczy się nimi zająć, aby podejmowali decyzje sprzeczne z polskim interesem narodowym. To już za Bismarcka Niemcy mieli to w doktrynie. Stany Zjednoczone również doskonale o tym wiedzą, że polscy politycy są łatwo sterowalni. Wystarczy tylko trochę benefitów, ewentualnie powiązanych, okraszonych jakimś szantażem. A przecież mieliśmy aferę podkarpacką, była też afera Epsteina i różne inne, o których nawet jeszcze nie wiemy. Zatem nie ulega wątpliwości, w mojej ocenie, że tak jest. Zatem moim zdaniem Rosja może sobie faktycznie więcej pozwalać w stosunku do Polski, jeżeli chodzi o działania właśnie sabotażowe, dywersyjne, niż w stosunku do na przykład takiej Wielkiej Brytanii. Już nie wspominając o Stanach Zjednoczonych. Choć te odległości tam i generalnie takie wzajemne wielkie poważanie z uwagi na uznanie siebie jako mocarstwa nuklearne, to też nie byłbym do końca taki pewien. Ale Polska jest łatwym celem. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest bardzo dużym, drodzy Państwo, bym powiedział ogromnym, rozgrywającym, ale jednocześnie rozgrywanym w tej wojnie Ukrainy z Rosją. Przez Polskę przechodzą mianowicie potężne transporty uzbrojenia, przez Polskę koordynowane są, na rozkaz oczywiście władzy z Waszyngtonu, przez Polskę koordynowane są także te dostawy i moim zdaniem Polska jest wytypowana też jako jedno z pierwszych państw, czy w zasadzie pierwsze państwo do tego, żeby robić to, do czego zresztą wzywał ten człowiek, czyli do strącania rosyjskich rakiet nad Ukrainą. I jeśli będzie dochodzić do jakichś zaogniania sytuacji, to niestety uważam, że polscy politycy będą te decyzje podejmować. O ile ktoś się w końcu tam nie zmiarkuje i uzna, że nie ma znaczenia jego przyszła kariera polityczna, bo los narodu trzeba postawić tym razem znacznie wyżej. Być może, drodzy Państwo, się czegoś takiego doczekamy. Chciałbym. Myślę, że Państwo także. Czytamy dalej w publikacji. Na wojnę hybrydową składa się agresja informacyjna, ataki cybernetyczne, destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej oraz akty dywersji. Poinformował szef MSZ Radosław Sikorski przed siedzibą resortu w Warszawie. Ale teraz znowu taką zwyczajną, zwykłą logiką posługując się, to trzeba powiedzieć, w mojej ocenie, że jakiekolwiek działania tak zwane sabotażowe, na przykład rzekome podpalenie składowiska śmieci, czy jakiegoś budynku, hali, firmy, zakładu, drodzy Państwo, z punktu widzenia interesów, czy korzyści, które takie działanie sabotażowe dla właśnie Rosji ewentualnie miałoby osiągnąć, w mojej ocenie jest kompletnie bez sensu. Działania sabotażowe, no to miałyby sens takie, którymi została na przykład Rosja dzisiaj zaatakowana, czyli serwer MSZ, czyli ewentualnie Polohub, czyli hub logistyczny w Polsce znajdujący się, przez który przechodzi uzbrojenie dla Ukrainy. To ewentualnie tego rodzaju działania sabotażowe, moim zdaniem, mogłyby interesować Rosję. Mówię w trybie przypuszczającym oczywiście. Uważam zatem, że nie trzeba być wcale jakimś agentem czy specjalistą służb specjalnych, aby logicznie móc, drodzy Państwo, analizować te zagadnienia. Ale co do bycia agentem, to pytanie, czy nie jest nim czasem pewien człowiek. Nie wiem, kto mógłby Państwu w tej chwili przyjść do głowy, ale pozostawię Państwa z tą, powiedzmy, rozkminą. Teraz publikacja Rzeczpospolitej, również z 23 października, w której prasa właśnie ta donosi o pewnej krytyce w stosunku do działań i komunikatów Radosława Sikorskiego. Czytamy w publikacji. Minister Sikorski powinien przedstawić szczegółowe informacje w tym zakresie. W zakresie zamknięcia konsulatu, zdelegalizowania jego działalności i wydalenia rosyjskich dyplomatów. Takim dobrym gremium jest Komisja Służb Specjalnych, mówił w rozmowie z RMF FM wiceprezes PiS Michał Wójcik, pytany o ogłoszoną we wtorek decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. I żeby było jasne, jeśli odbywały się tam rzeczywiście jakiekolwiek działania przeciwko Polsce, to z tego punktu widzenia ta decyzja jest jednoznacznie w porządku. Natomiast jeżeli na to dowodów nie ma, to nie byłoby w porządku, trzeba by było powiedzieć, jeśli polski MSZ podejmuje tak ważne decyzje, które narażają nas na ryzyko jakichś działań, drodzy Państwo, odwetowych ze strony Rosji na życzenie tak zwanego Zachodu. Jak jest w tej sytuacji? Na ten moment rzeczywiście trudno stwierdzić, ale już politycy aktualnej opozycji dostrzegają, że w tej sprawie nie jest wszystko jednoznaczne i minister Sikorski powinien, można powiedzieć, ujawnić więcej szczegółów. Jeśli nie publicznie, to w ramach Komisji Służb Specjalnych, tak jak tutaj czytamy. Sikorski oświadczył, że w związku z dowodami na działalność dywersyjną podejmowaną przez Federację Rosyjską na terenie Polski zamknięty zostanie konsulat generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, a jego personel będzie wydalony z Polski. Ale w tym kontekście uważam, że w państwie takim jak Polska, które uznawane jest przez, można powiedzieć, polskie władze i przez władze międzynarodowe za państwo demokratyczne, powinny istnieć raporty co do tego, jaką aktywność realizują służby innych państw na terenie Polski, a nie tylko komunikat dotyczący oczywiście działalności dywersyjnej, sabotażowej Federacji Rosyjskiej. Pytanie, jakie wpływy, jaka działalność jest tutaj, również sabotażowa, czyli mająca na celu sabotowanie naszego interesu narodowego. Jakie działania prowadzą tutaj inne mocarstwa? Czy czasem Państwu nie kojarzy się z tym, że sabotowaniem naszego interesu mogło być spowodowanie, iż minister spraw zagranicznych nawoływał do strącania rosyjskich rakiet nad Ukrainą, nawet jeśli spowoduje to dołączenie nas do wojny z Rosją? No właśnie. Na te pytania też chciałbym, abyśmy kiedyś poznali odpowiedzi. Czytamy dalej. Jak piszemy w Rzeczpospolitej, decyzja Sikorskiego ma związek z 51-letnim Serhiem S., prorosyjskim obywatelem Ukrainy, który w styczniu tego roku przez Telegram został zwerbowany przez obce służby do podpalenia centrum Dekoral we Wrocławiu. Dzięki ABW Serhii został zatrzymany tuż przed atakiem. Michał Wójcik o zamknięciu konsulatu Rosji w Poznaniu. Takie rzeczy się zdarzają, ale rzadko. Wójcika pytano, czy obawia się działania agentury rosyjskiej w Polsce. Myślę, że wszyscy się obawiają. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Tego typu sytuacje niestety nam grożą. Ale znowu, wypadałoby, żeby wypowiedzi polityków były logiczne, spójne i pokazywały przyczyny, działania, skutki i konsekwencje. Co mam takiego na myśli? Zlecenie ewentualnie podpalenia centrum Dekoral we Wrocławiu. Muszę Państwu szczerze przyznać, że o ile oczywiście nie wykluczam, że takie zlecenie ze strony obcych służb, ze strony służb rosyjskich padło i było to organizowane, tak w dalszym ciągu nie dostrzegam tutaj związku z interesem rosyjskim. Za to dostrzegam związek pomiędzy tym, że im więcej takich przypadków będzie, im będą one bardziej brawurowe, tym władza dzięki temu, o ile zaznaczam, pod warunkiem, że tak będzie, to dzięki temu władza będzie miała więcej przychylności społeczeństwa na wprowadzenie działań potężnych przeciwko Rosji. Potężnych czytaj po prostu na przykład dołączenie się do wojny, na Ukrainie. Dajcie proszę znać, co Państwo uważacie, bo rzeczywiście jesteśmy w czasie, w którym te wszystkie sprawy przyspieszają. Teraz przechodzimy do tematu Bliskiego Wschodu. Blinken przybywa do Izraela, donosi The Times of Israel. Gdy USA, czyli Stany Zjednoczone, chcą wznowić rozmowę o zawieszeniu broni i zaatakować Iran. Wysokiej rangą, tłumaczenie Google Translatora, wysokiej rangą dyplomata USA spotyka się z Netanyahu, spotka się z innymi izraelskimi przywódcami podczas swojej 11. wizyty od 7 października 2023 roku, a następnie uda się do Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy takie tournée, czy wizyty w tak wielu państwach, drodzy Państwo, mogą świadczyć o tym, że faktycznie prowadzone są rozmowy pokojowe, czy przygotowywane jest coś innego? Czy przygotowywana jest eskalacja wojny i sprawdzane są sojusze, sprawdzane jest posłuszeństwo, domawiane są możliwości skorzystania na przykład z przestrzeni powietrznej danego państwa, bo przypomnę, żeby zaatakować Iran, Izrael oraz jego sojusznicy, czyli wspierający bezwzględnie Izrael, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, no musiałyby w jakiś sposób skorzystać z przestrzeni powietrznej innego państwa. Zerknijmy wspólnie na mapę, choć na chwilę. Jak Państwo widzicie, tutaj znajduje się Izrael. Izrael, który prowadzi w tej chwili działania w Libanie, ale także w Strefie Gazy. Tutaj w takim niedużym pasku, na którym stłoczonych jest 2 miliony ludzi, a w północnej części Gazy 400 tysięcy, można jasno powiedzieć, stało się zakładnikami, do których nie dostarczana jest wystarczająca ilość żywności i pomocy humanitarnej. Ale zerknijmy na Iran, który oddalony jest, no jak zobaczymy, całkiem sporą liczbę kilometrów, bo ponad 1000. By zaatakować jakiekolwiek cele w Iranie, korzystając z ataków powietrznych, bombowców, myśliwców, rakiet balistycznych, trzeba będzie, drodzy Państwo, czy trzeba byłoby, Izrael sobie z tego świetnie sprawę zdaje, domówić się z innymi państwami. Jak wiemy, Syria nie jest sympatykiem Izraela i nie sądzę, aby Syria dogadała się, mówiąc kolokwialnie, z Izraelem co do możliwości użycia syryjskiej przestrzeni powietrznej, aby zaatakować Iran. Podobnie Turcja. Ale wiemy, że w Jordanii już jest większa przychylność względem Stanów Zjednoczonych, a tym samym Izraela. Wiemy, że Kuwejt, wiemy, że Bahrajn, wiemy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, wiemy, że Arabia Saudyjska. Są to państwa, które mają za sobą przeszłość, nazwijmy to przychylności, względem Izraela, względem Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Są to zresztą państwa, które zawarły kilkadziesiąt lat temu, przede wszystkim Arabia Saudyjska, umowę o rozliczaniu dostaw ropy naftowej w petrodolarze. Są to państwa, które w pewnym sensie z historii wynika, posłuszne są Stanom Zjednoczonym, a to dlatego, że są pomiędzy tymi państwami istotne uwikłania finansowe. Więcej może przy innej okazji Państwu opowiem, przygotowując do tego dedykowany materiał, który mi chodzi po głowie już od pewnego czasu. I teraz tak, jeżeli rzeczywiście Izrael miałby realizować swój plan, a przypomnę, Benjamin Netanyahu w orędziu do narodu Iranu powiedział, że stanie się to szybciej niż sobie myślicie, stanie się to szybciej niż ktokolwiek przypuszcza. Usunięcie reżimu w Iranie. To po pierwsze. Przedstawiciele Izraela mówili też, że Iran zostanie zaatakowany brawurowo, mocno i nawet nie będzie wiedział skąd, kiedy i co się stało. Zatem pytanie, czy nie planuje jakiegoś ataku i kto w ramach, czy w imieniu Izraela miałby mediować z państwami arabskimi, z Arabią Saudyjską, być może, zobaczmy, przez terytorium której do Iranu można już się dostać. Bahrajn również. Powiedzieć, że jest nieprzychylny Stanom Zjednoczonym, to kłamać. Tam znajduje się zresztą poważna jednostka i spore zgrupowanie sił wojsk amerykańskich. Zatem zobaczcie Państwo, jak to geograficznie wygląda, tak? I czy przypadkiem jest, że Blinken odwiedza właśnie te państwa. Te państwa, które, tu jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie, które znajdują się w basenie Zatoki Perskiej. No dla mnie to nie jest przypadek. W mojej ocenie, ja to widzę w ten sposób. Obym się mylił, ale Blinken jest uznawany nawet przez komentatorów w Stanach Zjednoczonych, przez ludzi, którzy prowadzą kanały takie jak ja tutaj dla Państwa, niezależnie się wypowiadają, komentują i nie otrzymują na teleprompter tekstu, który muszą przeczytać, choć wiedzą, że to bzdura. Tak jak dzieje się to w Faktach, TVN-ach, Polsatach, TVP, CNN, BBC, mógłbym tu dalej wymieniać. Mówią o Blinkenie, że jest to ambasador wojny, że tam, gdzie on się pojawia, to pojawia się właśnie w kwestii domawiania konkretów działań militarnych, a nie deeskalacji, a nie kwestii pokojowych. Dlatego ja twierdzę, i zgadzam się oczywiście z taką oceną, dlatego twierdzę, że to, co robi teraz Blinken, to mówi, przedstawiając fasadową retorykę, fałszywą retorykę, korzystając z działań pod fałszywą flagą, mówi, że tak naprawdę to ostatni moment, żeby dopiąć rozmowy pokojowe, żeby wprowadzić zawieszenie broni, tak w Strefie Gazy, jak i w Libanie. A tak naprawdę, zobaczcie, ta jego misja jest znacznie szersza. Nie udaje się wcale do Iranu, nie udaje się wcale do Syrii, nie udaje się wcale do Libanu. Rozmawiać z drugą stroną, z którą Izrael prowadzi konflikt, tylko udaje się do państw, które dziwnym trafem, jak tu państwu wskazałem, mogą wyrazić zgodę cichą lub głośniejszą do skorzystania ze swoich, no i teraz właśnie, terytoriów, do tego, aby rozlokować potencjał militarny Izraela i Stanów Zjednoczonych. Na przykład przez terytorium tych państw latać samolotami, tankowcami, prawda, czyli samolotami tankującymi myśliwce w powietrzu, używać tej przestrzeni do tego, żeby nad nią rozlokować satelity, żeby nad nią rozlokować, nad tą przestrzenią rozlokować samoloty wywiadowcze, wyposażone w systemy radarowe. Zdajmy sobie sprawę z tego, drodzy Państwo, że zrealizować atak na Iran to nie taka bułka z masłem. Do tego niezbędne jest duże wsparcie wywiadowcze, kontrwywiadowcze, cybernetyczne, wykorzystania systemów radarowych, dużo logistyki. Kto wie, czy w Zatoce Perskiej nie pojawią się, albo już nie są zlokalizowane, dodatkowe siły floty amerykańskiej. Łodzie podwodne Izraela. Kilka lat temu Izrael za miliardy € kupował łodzie podwodne w Niemczech chociażby. Tak tylko przypominam. Zerknijmy teraz do doniesienia portalu Reuters. Publikacja z 23 października, czyli z dnia, kiedy nagrywam dla Państwa ten materiał. Blinken nawołuje do wstrzymania konfliktu na Bliskim Wschodzie, w czasie gdy Izrael bombarduje historyczne miasto portowe Libanu. Czytamy, drodzy Państwo. Tyr, Jerozolima. Sekretarz stanu Antony Blinken naciskał w środę na zakończenie walk między Izraelem a bojownikami Hamasu i Hezbollahu, ale intensywne izraelskie naloty na duże, historyczne, libańskie miasto portowe pokazały, że nie ma chwili wytchnienia. Ja powiem to Wam, drodzy Państwo, w prostych słowach. Ale ciężkie bombardowanie libańskiego miasta portowego, ciężkie bombardowanie Tyru pokazało, że Izrael ma to kompletnie w nosie. To pokazuje, że wcale nie chodzi Antonemu Blinkenowi o rozmowy pokojowe, bo gdyby chodziło, to no, w jakimś geście. Strona izraelska przecież nie realizowałaby akurat wtedy tych ataków. To jest pokazanie jako gest dla całego świata, dla wszystkich państw arabskich, dla Persów, czyli Iranu, że zobaczcie, my możemy robić co chcemy. Mamy media na świecie, w świecie zachodu, głównego nurtu w garści, kontrolujemy je z Tel Awiwu, mamy tam swoich wysłanników w Dolinie Krzemowej, kontrolujemy media społecznościowe, rządzimy tym wszystkim i większość dyrektorów, chociażby, o czym mówiłem Państwu w poprzednim materiale wideo, który to materiał został zdemonetyzowany natychmiast przez YouTube, przypadkiem chyba nie, byli żołnierze, byli agenci specjalnej jednostki wywiadowczej 8200 izraelskiego wojska, są obecnie menadżerami, dyrektorami i kierownikami wysokiego szczebla w firmach w Dolinie Krzemowej, czyli w firmach takich technologicznych, które są właścicielami mediów społecznościowych, Facebook, które są, drodzy Państwo, właścicielami komunikatorów, takich jak WhatsApp, uznawanych za bezpieczne. Przy okazji polecam właśnie ten materiał wideo, który ukazał się przedwczoraj pod tytułem Czy Izrael kontroluje politykę Facebooka i WhatsApp? A na miniaturce jeden z tytułów Oni kontrolują więcej niż myślisz. I to, drodzy Państwo, jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że media głównego nurtu robią propagandę w jedną stronę po to, żeby tak zwany uśmiechnięty Polak, Niemiec, Amerykanin, ktoś, kto żyje nagłówkami, nie zastanawia się na ten temat, tylko i wyłącznie wiedział o tym, że państwo na literę I na Bliskim Wschodzie to walczy tylko z terroryzmem i wszyscy jego przeciwnicy, czytaj wszystkim, komu posyła rakiety i kule, no to przecież zasłużyli na to. A Amerykanie mają wspaniałych polityków, którzy ratują świat. Ratują świat, tak jak Antony Blinken pojechał ratować świat Bliskiego Wschodu i reszty świata, bo przecież ten konflikt może eskalować. Przypomnijmy, że Izrael nie ma tylko sojuszników, ma też przeciwników. A Iran, czy Liban, czy Jemen to nie jedyni przeciwnicy, bo oni mają swoich sojuszników. I pytanie, kiedy w końcu, na przykład w świecie arabskim, zostanie zmontowany jakiś sojusz przy wsparciu Rosji, przy wsparciu Turcji, przy wsparciu Chin? Kto wie? Przypomnę Państwu, kilka miesięcy temu, o czym mówiłem na tym kanale, pod protektoratem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin odbyło się spotkanie kilkunastu palestyńskich organizacji, które nie zawsze się zgadzały. I postanowiono tam, że zostanie utworzony wspólny, powiedzmy, rząd palestyński i wspierano tam inicjatywę państwowości palestyńskiej, mówiąc krótko. Czemu ewidentnie przeciwny jest zarówno Netanyahu, jak i jego minister finansów, czyli Bezalel Smotrich, który jest niezłym skandalistą. Oto dlaczego donosi portal The Guardian i mnóstwo innych na świecie. Raptem z wakacji, drodzy Państwo, publikacje konkretnie z 8 sierpnia 2024 roku. Tak tylko to wrzucam, żebyście Państwo mieli świadomość tego, jaka realizowana jest strategia przez to państwo na literę I. Minister Izraela potępiony za stwierdzenie, że głód, a konkretnie zagłodzenie na śmierć milionów ludzi w Strefie Gazy może być uzasadnione i moralne. To tłumaczenie Google Translatora. Oczywiście kilka państw wystosowało protest, a przedstawiciele 120 żydowskich organizacji w Stanach Zjednoczonych wyraziło swój protest również dla pomysłu przyjazdu Smotricha, czy przylotu Smotricha do Ameryki. Zatem musimy wiedzieć o tym, że jest to jednak bardzo silny polityk, który mocno wpływa na to, co tam się dzieje, jak się dzieje. I to kolejny dowód na to, że słowa idą w jednym kierunku, a czyny idą w drugim kierunku. Istnieje sporo nagrań w internecie tego człowieka, który wypowiada się w taki sposób, że oni nie powinni żyć w ogóle. Mowa o Palestyńczykach. Takiego narodu to nie ma. To po drugie. Trzeba z nimi walczyć bezwzględnie, w imię Boga. Jest to ekstremista religijny, który stoi przy sterach i dzierży stery rządu izraelskiego. Współrządzi przecież tym państwem, zatem kreuje też działania, które w tej chwili rozgrywają się na naszych oczach. Teraz ostatnia informacja, którą dla Państwa dziś przygotowałem, aby też pokazać, że to nie jest tak, iż tylko Izrael realizuje działania wywiadowcze, działania przeciwko swoim przeciwnikom. Iran okazuje się również, ale trudno się dziwić, bo chyba jasne jest, kto jest inicjatorem, kto jest napastnikiem. Myślę, że dla Państwa to jest jasne, a w mojej ocenie jest zupełnie odwrotnie niż donoszą media głównego nurtu. Zerknijmy do publikacji, bo jest naprawdę ciekawa. The Times of Israel. Przedstawiam też celowo publikacje pochodzące z mediów głównego nurtu, i tylko nawiasem mówiąc dla nowych widzów na kanale, że nie jest tak dlatego, bo szczególnie im wierzę czy ufam, ale jednak donoszą one o faktach. Rozprzestrzeniają tym samym informacje, które dotyczą wydarzeń mających miejsce. Zatem nie można tutaj mówić o posługiwaniu się na przykład czymś zmyślonym przeze mnie. To po pierwsze. Ale po drugie, dzięki temu też obnażam Państwu to, w jaki sposób narracja tam jest zbudowana w tych mediach głównego nurtu. Że dla wnikliwego oka udaje się nawet między wierszami wyczytać więcej. Aresztowano 7 mężczyzn we wschodniej Jerozolimie w związku z irańskim spiskiem szpiegowskim, w tym próbą wyeliminowania naukowca zajmującego się energią jądrową. Grupa podejrzanych w wieku 19 do 23 lat, niemal wszyscy obywatele Izraela. To 5. sprawa szpiegowska Iranu, ujawniona od września i pierwsza, w której jako główny motyw podano chęć zaszkodzenia Izraelowi. Aresztowano 7 Palestyńczyków ze wschodniej Jerozolimy pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz Iranu i planowania ataków w Izraelu w imieniu Republiki Islamskiej. Poinformowała we wtorek izraelska policja Shin Bet. Jest to 5. tego typu przypadek ujawniony w ciągu nieco ponad miesiąca i drugi w ciągu kilku dni. Zatem dostrzegamy tutaj również to, że przygotowuje się także dywersyjnie, także sabotażowo Iran. I pytanie na razie pozostawiam tutaj w przestrzeni takiej między nami. Co może się wydarzyć, jeśli misja Antony'ego Blinkena dojdzie do skutku. Ta misja, którą ja dostrzegam, nie ta, o której donoszą media głównego nurtu. One twierdzą, że on tam był organizować pokój. Ja twierdzę, że ta misja jest po to, aby skonstruować dla Izraela możliwości, ścieżki, z których może skorzystać przy ataku na Iran. Uważam, że Iran odpowie i kto wie, czy nie jest na to przygotowany, nie tylko możliwościami wysłania rakiet, które nie są przechwytywane przez aż 3 systemy antyrakietowe Izraela, co widzieliśmy zresztą kilka tygodni temu raptem. Natomiast mam nadzieję, i taką też tu wyrażam, że to wszystko deeskaluje. To po pierwsze. Po drugie, mam też nadzieję, że materiały, które dla Państwa przygotowuję, trafiają na podatny grunt. To znaczy, że również oglądają je osoby będące politykami, wojskowymi, odpowiadającymi za służby, po to, aby też, i mam nadzieję, że to oglądacie, drodzy Państwo, po to, żeby rozszerzyć swój punkt widzenia, poszerzyć swój horyzont i dostrzec, że sprawy nie są tak jednoznaczne, jak przedstawia to propaganda. To po pierwsze. A po drugie, mam też nadzieję, że w odpowiednim momencie decyzje będą podejmowane zgodnie z naszym interesem narodowym. I na przykład wszyscy decyzyjni ludzie sprzeciwią się popychaniu Polski w kierunku jakiejś wojny. Taką nadzieję tu, drodzy Państwo, wyrażam. Aby tak się wydarzyło, musi się coś zmienić w polskiej polityce lub muszą osoby w niej zostać zmienione. Bo tak teraz na sam koniec, drodzy Państwo, przypominam. Rzecznik polskiego, nie rzecznik, tylko wiceszef polskiego MSZ-u, wiceminister, powiedział tak. Wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. Wypowiedź z 16 kwietnia 2024 roku publikowana przez Polską Agencję Prasową, media, dzienniki, a tutaj na mocy prawa cytatu przedstawiam Państwu publikację do rzeczy. Zatem nie może być tak, że w przestrzeni międzynarodowej tego typu komunikaty są wysyłane. Tak uważam. Bo Polska ani nie jest niczemu winna, ani nie jest nikomu winna uczestnictwa w działaniach militarnych jakiegoś napastnika. Tym bardziej na Bliskim Wschodzie. No chyba, że jest tak w ocenie polityków, którzy zasiadają na odpowiednich stołkach w tej chwili w polskim aparacie władzy. Ale to by oznaczało, że oni nie są Polakami. Lub nie kryją się z chęcią realizacji antypolskiego interesu. Być może tak Państwo uznacie, że jest w tej sytuacji. Ja swoje zdanie mam, zapewne Państwo się domyślacie. To wszystko w tym materiale. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.